Cześć! Z tej strony Dominika. Chciałabym Was zaprosić na kolejny warsztat w ramach ferii. I tym razem zapraszam Was do obejrzenia, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, filmu animowanego pod tytułem Marona Psia Opowieść. Marona Psia Opowieść możecie znaleźć na stronie mojeekino.pl. Inspirując się bajką Marona Psia Opowieść, chciałabym Wam zaproponować, żebyście poznali świat swojego zwierzaka. W moim przypadku są to psiaki. Bardzo, bardzo kocham swoje psy i w ogóle kocham bardzo psy. Chciałabym Wam zaproponować w tych warsztatach takie wyjście w świat swojego zwierzaka. Żebyście poznali bliżej swojego psa, kota, żebyście zobaczyli, poobserwowali swojego zwierzaka, co takiego robi, jak jest sam, jakie zabawy lubi, co lubi się z Tobą bawić, albo gdzie lubi chodzić, gdzie lubi spacerować, jakie ma swoje zabawki, co powoduje, że merda ogonem. Bardzo Was do tego zachęcam, żebyście właśnie zrobili na przykład krótki filmik o swoich zwierzakach, albo na przykład zrobili kilka zdjęć, które pokazują Wasze zwierzaki podczas zabawy, ale nie tylko, może podczas relaksu na przykład, albo podczas gdzieś spania jakiegoś, gdzie pieski się sobie odpoczywają. Ale jeżeli ktoś z Was nie ma żadnego zwierzaka, no to nie martwcie się, bo zawsze możecie na przykład też, jeżeli chcielibyście mieć jakiegoś zwierzaka, na przykład ktoś chciałby mieć psa, a nie ma, albo kota, a też nie ma, to przeczytajcie na przykład, poszukajcie informacji na temat tych zwierzaków, co one lubią robić, jak lubią się bawić, poznać na przykład jakieś ciekawostki, gdzieś dowiedzieć się więcej o jakimś zwierzaczku, poprzeglądać różne filmiki z tymi zwierzakami, poprzeglądać jakieś zdjęcia. Zapraszam Was zatem na takie krótkie warsztaty zapoznawcze z naszymi zwierzaczkami. A co z tego wyniknie? No to wszystko zależy od Was, czy to będzie film, czy to będą zdjęcia, czy może jakiś komiks, albo plakat, albo pocztówka. Zobaczcie sami. Gdzie najbardziej lubisz przebywać ze swoim zwierzakiem? Jakie są Wasze ulubione miejsca? Gdzie lubicie chodzić razem na spacer? A może macie jakieś swoje ulubione spacerowe miejsca? Co lubicie robić razem? Jakie są Wasze ulubione zabawy? Czy Twój zwierzaczek towarzyszy Ci podczas Twoich zajęć? Co Twój psiak porabia, podczas gdy Ty na przykład ćwiczysz albo czytasz książkę? Jakie są ulubione zabawki Twojego zwierzaka? Jakie są Wasze ulubione zabawy? Czy Twój przyjaciel lubi się kąpać? Czy lubi wodę? A może zabawy w wodzie? A może lubi wybierać się z Tobą na przejażdżki? A jak Twój zwierzak zachowuje się w aucie? Czy lubi jeździć autem? Czy zdarza mu się wyglądać przez okno, jak ten tutaj psiaczek na filmie? Poobserwuj swojego zwierzaka na ogródku. Możesz mu porobić zdjęcia lub krótkie filmiki. Zobacz, co robi, jak się zachowuje, co go zaciekawia, jakie odgłosy wokół niego powodują, że jest zaciekawiony. Jak reaguje? Jaką ma wtedy minę? Może się uśmiecha? Tak, tak, psy się uśmiechają. A może Twój psiak uwielbia wodę? Wiecie, jakie mega super zdjęcia mogą powstać podczas zabawy Twojego psiaka w wodzie? Poobserwuj go, jak pływa, jak świetnie się bawi. A jak Twój piesek reaguje na śnieg? Lubi zabawy w śniegu? A co wtedy robi? Poobserwuj swojego zwierzaczka w domu, gdzie lubi siedzieć, leżeć. Zobacz, co go relaksuje. Któregoś dnia, jak napadał właśnie śnieg, wyszłam ze swoimi psiakami na ogród i zrobiłam im kilka zdjęć, zrobiłam kilka ujęć. Możecie to również zrobić komórką, jak ktoś ma aparat, to aparatem. Możecie również zrobić zdjęcia i poeksperymentujcie, zobaczcie, spędźcie w ten sposób właśnie czas ze swoim ulubionym pupilem. Tutaj Elif bawi się zabawką, którą ja nazwałam Kongo Bongo.
tak, że ona reaguje na ten wyraz Kongo Bongo, więc wie, że to jest właśnie ta zabawka. Swoją drogą jest to bardzo dobra zabawka dla psów jako gryzaczek taki, bo jest to kauczuk i jest naprawdę odporny na psie kiełki. Eli bardzo lubi bawić się tą zabawką. Mogłaby bawić się nią w dzień i w noc. Tutaj Aura, akurat profesją Aury jest obrabianie drzew, gałęzi. Ona bardzo lubi takie właśnie gałązki, gałęzie, konary. Często zdarzało się, że wyjmowała duże takie konary z wody, z jeziora gdzieś. Bardzo, bardzo lubi spędzać czas przy podgryzaniu takich konarów. Fajne dźwięki wydają chrupania. Jak widzicie, możecie zrobić swoim pieskom zdjęcia, ale również filmiki krótkie, na których możecie poobserwować, co one porabiają, jak się zachowują, co lubią robić, co ich zainteresuje, jakie odgłosy. Tak jak tutaj mamy, gdzieś jakiś pies zaszczekał i Aura zaraz gdzieś tam się już odwróciła. Gdzie masz Kongo Bongo? A gdzie masz Kongo Bongo, kochanie? Kongo Bongo twoje? Bardzo lubię bliskie takie ujęcia zwierzaków, gdyż zawsze no, przypatrujemy się im bliżej i możemy zobaczyć ich emocje na pyszczku, jakie wyrażają, ich zainteresowanie, ich taką ciekawość, co my teraz robimy. Nasz każdy ruch, to widać jak nasz zwierzak obserwuje nasz każdy ruch. Znalazłam tutaj kilka zdjęć, które robiłam, bo bardzo lubię robić zdjęcia swoim zwierzakom. Tak jak mówiłam, możecie robić nie tylko filmy, ale też możecie zrobić zdjęcia swoich zwierzaków, możecie zrobić portret swojego zwierzaka. Możecie z tych zdjęć zrobić na przykład jakiś album. Możecie zrobić plakat, możecie zrobić pocztówkę, możecie z tych zdjęć zrobić takie zdjęcia komiksowe na przykład, wstawić jakieś dymki, jakieś chmurki, wstawić jakiś tekst. Możecie ułożyć z tych zdjęć taką historyjkę, możecie nawet z filmu krótki filmik nakręcić i też ułożyć z nich jakąś historyjkę. Możecie podłożyć głosy. Naprawdę wiele, wiele, wiele ciekawych rzeczy można zrobić, ale co najważniejsze w tym wszystkim to to, że spędzacie czas ze swoim zwierzaczkiem i poznajecie jego świat, jego oczyma, co lubi robić, jak lubi spędzać czas. Cały czas poznaje swoje zwierzaki. Każdy piesek ma swój inny charakter, temperament. Uwielbiam je obserwować, robić im zdjęcia, robić filmiki. Jest to dla mnie nie tylko relaksujące, ale jest to taki kontakt ze zwierzęciem, gdzie naprawdę możemy dużo z tego wynieść, odstresować się, zrelaksować się, a przecież piękna jest więź między właśnie człowiekiem, a takim naszym czworonożnym przyjacielem, czy też innym zwierzaczkiem, którego posiadamy. Mam nadzieję, że powstaną Wam jakieś ciekawe filmy, fotografie, może jakieś komiksy z udziałem Waszych czworonożnych, ale nie tylko czworonożnych, bo różnych pewnie zwierzaczków. Ja zapraszam Was na kolejne warsztaty, które już niedługo również będziemy mogli zobaczyć. Do zobaczenia. A ja tymczasem idę zobaczyć, jak tam mają się moje małe diabełki. Na razie, cześć.